Witajcie! Kolory otaczają nas cały czas. Otaczają nas podczas pracy, zakupów, spaceru, zabawy. Jednym słowem, na każdym kroku. Kolory mają wpływ na nasze emocje, na nasze samopoczucie i zachowanie, ale poza tym mają również pewne określone właściwości. Chcecie wiedzieć jakie? Zanim przejdziemy dalej, dla tych, którzy mnie nie znają, mam na imię Ania i prowadzę pracownię Kreatywna Karuzela, a dzisiaj pobawimy się kolorami, żeby odkryć ich właściwości. Ale żeby było ciekawiej, nie weźmiemy całej gamy kolorystycznej, jaką dysponujemy. Weźmiemy tylko trzy kolory podstawowe. Pamiętacie, jakie to kolory? Kolory podstawowe to żółty, czerwony i niebieski. A teraz sprawdźmy, co się stanie, kiedy do żółtego dodamy właśnie kolor niebieski. Spójrzcie, po zmieszaniu te kolory tworzą barwę zieloną. A co się stanie, kiedy do barwy czerwonej dodamy żółci? Powstaje nam kolor pomarańczowy. A co się stanie, kiedy do niebieskiego dodamy czerwieni? Spójrzcie, wychodzi nam kolor fioletowy. A co się stanie, kiedy zmieszamy te wszystkie kolory razem? Fiolet i jeszcze tutaj żółć. Wychodzi nam, słuchajcie, bo teraz mam więcej chyba tej żółci, więc trochę tu jeszcze dodamy. Wychodzi nam kolor taki zbliżony do czerni. Oczywiście w zależności od proporcji danego koloru, ten kolor będzie miał odcień zimny lub ciepły. Tak? Jeżeli dodamy trochę żółci, będzie, zobaczcie, taki cieplejszy, będzie bardziej taki w prąs wpadający. Tak? Teraz dodajemy jeszcze trochę czerwieni i mam i znów błękitu. I tak możemy bawić się bez końca tak naprawdę. Tak jak powiedzieliśmy na początku, te trzy barwy to barwy podstawowe. Kolory, które uzyskujemy z ich zmieszania, czyli pomarańczowy, zielony i fioletowy, to barwy pochodne, dlatego że pochodzą od tych barw. Żeby zapamiętać tą nazwę, barwy pochodne, skojarzcie sobie to z tym, że barwy pochodne pochodzą od barw podstawowych. A teraz, jak już znamy te właściwości, chciałabym Wam pokazać, jak przy użyciu tylko tych trzech kolorów można stworzyć takie małe dzieło sztuki. To, co będzie nam potrzebne, to papier biały, taki grubszy do malowania. Może to być kartka z bloku technicznego. Oczywiście te trzy kolory, o których mówimy dzisiaj, pędzle, a także, słuchajcie, przygotujcie taki widelec plastikowy. Jeżeli nie macie takich widelczyków, weźcie, zapytajcie rodziców, czy możecie użyć zwykłego widelca, a także patyczki do uszu. Dlatego, że będziemy też eksperymentować i sprawdzać, w jaki sposób można malować przy użyciu właśnie takich narzędzi. Wiemy już, co jest nam potrzebne, dlatego zapraszam do wspólnego działania. Dobrze, przechodzimy do malowania. Ja maluję płaskimi pędzlami, takimi szerokimi. Proponuję zacząć od najjaśniejszego koloru, czyli od żółtego. Malujemy na środku taki szeroki, żółty pas.
I przechodzimy do dodawania kolejnych kolorów. Dodajemy najpierw czerwone. Zaczynamy malować od góry. Możecie używać tego pędzla, którym przed chwilą malowaliście, dlatego że te kolory za chwilę będą nam się tu mieszać. I zobaczcie, staram się robić to stosunkowo szybko, tak żeby ta farba, którą przed chwilą nam użyliśmy, ta żółta farba, nie zdążyła nam wyschnąć, żeby te kolory tutaj nam się pięknie połączyły i zmieszały. Ok, przechodzimy do koloru następnego, czyli do koloru niebieskiego. Zaczynamy też od dołu i stopniowo przechodzimy tutaj w stronę koloru żółtego. Tak, tak żeby nam te kolory również się zmieszały tutaj. Spójrzcie, jakie mamy piękny zachód słońca nad wodą. Teraz, słuchajcie, przed nami najlepsze. Przechodzimy do zabawy. Mianowicie mieszamy teraz kolor żółty z niebieskim. Możemy do tego używać widelca. Pobawcie się, spróbujcie pobawić się różnymi narzędziami. I malujemy trzciny, które rosną nad wodą. Ja dołożę jeszcze trochę farby żółtej, dlatego że dużo lepiej się pracuje, kiedy tej farby jest więcej, dużo łatwiej się nabiera widelce. Spójrzcie, te farby, one nie muszą być, te kolory nie muszą być dokładnie wymieszane, bo dzięki temu tworzy nam się tutaj taki światłocień na tych trzcinach, tym bardziej, że jak przyjrzycie się trzcinom, trawom, które rosną na dworze, one też nigdy nie mają jednolitego koloru. Owszem, one tam jest światłocień, który sprawia, że niektóre trawki wydają się ciemniejsze, inne jaśniejsze. Ok. Damy jeszcze tutaj trochę żółci, tu może też, dobra. Teraz słuchajcie, w ramach zabawy bierzemy patyczek do uszu i możemy tutaj zrobić na tych trawach kolorowe kropki, które będą sugerowały, nie wiem, jakieś kwiaty, rosnące kwiaty. Ok, słuchajcie, teraz możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zmieszać ze sobą trzy kolory, tak, żółty, czerwony, niebieski i zobaczyć, co się stanie, kiedy zmieszamy ze sobą te trzy kolory. Zobaczcie, wychodzi nam coś takiego zbliżonego do czerni, brązu. I tym kolorem również możemy przy pomocy patyczka malujemy ptaki, które zlatują w powietrze. Jak widzicie, używając tylko trzech kolorów podstawowych, czyli żółtego, niebieskiego i czerwonego, można stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Pochwalcie się Waszymi procesami twórczymi na Facebooku, a ja zachęcam do tych malarskich eksperymentów nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Spróbujcie sami i przekonajcie się, jak takie działania mogą być odprężające i relaksujące. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa! I jeszcze jedno, lajkujcie, subskrybujcie i udostępniajcie nasz kanał.
tak aby jak najwięcej osób mogło uczyć się razem z nami.